Warszawa, 2 października, Złote Tarasy. Dla niektórych jest to miejsce do uskuteczniania lansu. Dla niektórych jest to piękna budowla, łamiąca wszelkie zasady współczesnej architektury. A dla niektórych po prostu brzydki klocek, który przypomina wymiona. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby oceniać architekturę, ani po to, żeby się lansować. Jesteśmy tu po to, aby obejrzeć film Senność. Nigdy nie pamiętam, kiedy zasypiam. Ale przecież nie tłumaczę. Co noc śni mi się, że mnie zdradzasz. No i co? Mam cię przepraszać za twoje sny? Halo? Halo? Zastrzeżony! Nie rób tego więcej. Smakuje ci? Wyśmienite, a co to takiego? Krem z muchomorów czerwonawych. Co sądzą o nim jego twórcy, aktorzy w nim grający? Zaraz zobaczymy. Czy mógłby pan tak ładnie zabitboxować nam jak plejadzie? A ja nie umiem, ale... Świetnie, dziękujemy, dziękujemy. Mam pytanie do pana. Jak to jest grać homoseksualistę, szczególnie w Polsce, w kraju, gdzie no, nie słynie ze zbytniej tolerancji nasz kraj? No na to pytanie muszę przyznać, że odpowiem chyba za miesiąc, bo teraz jest premiera, więc jak część, że tak powiem, nietolerancyjnych ludzi obejrzy ten film, to pewnie się do mnie gdzieś zgłosi na ulicy. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie. Ale zapraszam. Boi się pan ich reakcji? Nie, nie boję się. Rzadko się boję reakcji ludzi. Chyba, że płaczą, to wtedy to mnie wzrusza. Natomiast nie, no nie boję się reakcji. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba i myślę, że tak, ludzie się dzielą na tych, którzy myślą i na tych, którzy nie myślą, a ci, co nie myślą, będą uważać, że to ja jestem. Natomiast ci, co myślą, będą wiedzieć, że gram. Więc grałem. Nie jestem. A można usłyszeć od pana kilka słów na temat współpracy na planie. Jak się układała? No, układała się bardzo dobrze, aczkolwiek mam nadzieję, że częściej ona stała niż się układała, bo układamy się do snu, a nam się wspaniale współpracowało i no i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że jak najwięcej takiej współpracy, jak najwięcej takich filmów, gdzie będziemy mogli naprawdę poeksperymentować, popracować, podziałać. A kiedy będziemy mogli znowu pana obejrzeć na dużym ekranie? No, a to pytanie jest do producentów. Czyli nie ma jeszcze propozycji? Na razie jeszcze nic nie słyszałem. Posypią się po filmie? Może, mam nadzieję. Reklamujcie mnie dobrze. Dobrze, tego serdecznie życzymy. Dziękuję serdecznie. Ludzie, żyjemy w XXI wieku w Warszawie, która jest powoli dogania Berlin, Londyn i Paryż. Mi się wydaje, że tak naprawdę to nie jest film o homoseksualizmie. Znaczy jest gdzieś tam ten, powiedzmy, wątek po to, żeby ludzie łatwiej zrozumieli pewien problem. Natomiast absolutnie nie kosztowało mnie to nic, ponieważ to nie jest istota, nie? A jak układała się współpraca na planie? Nam? Z Bartkiem? Tak, tak. Bardzo dobrze, to znaczy ja jestem zupełnie innym typem charakteru niż Bartek, ale to o to w tym akurat filmie chodziło i gdzieś tam jakby doceniałem to, że on jest zupełnie kimś innym i że to zagrało moim zdaniem bardzo fajnie. A kiedy zobaczymy pana ponownie na wielkim ekranie? Jakieś propozycje? Nie. Nie, prędzej w teatrze. TR Warszawa w grudniu, premiera. Dziękuję serdecznie. To zapytam na początek przewrotnie. Dobra to z pani żona? Męża podtruwać? Gdzie mój mąż jest? Żeby odpowiedział na to pytanie. Mąż już odpowiadał. Myślę, że ona w dobrej sprawie. Ona jest w dobrej sprawie, więc myślę, że można nawet zaryzykować, mimo tego, że potraktowała swojego męża no dość ostro. No to miała do tego prawo. Czyli to zapach? Kto tu był? Co tu się dzieje? Uspokój się, nie psuj nam dnia od samego rana. Przecież ja czuję na tobie. Cały słuchniesz inną kobietą, przecież ja to czuję! Słuchaj, spóźnij się przez ciebie do pracy. Nie rób scen, bo zaraz mi tu padniesz, a ja nie mam czasu się tobą zająć. Boże, dlaczego ty mi to robisz? Obrażasz mnie? A potem nawet tego nie pamiętasz.
to, co znaczy wstać z łóżka lewą nogą. Na pewno wielokrotnie dzisiaj już odpowiadał Pan na pytania dotyczące filmu. Jak układała się współpraca na planie? A ja mam trochę przewrotne pytanie. Czy dobry jest z Pana materią na męża? Bardzo dobry, jak... Bardzo dobry. A film pokazuje nieco co innego. Jak Pan może powiedzieć coś o tej postaci? Czy wczuł się Pan w tę postać? Aktorstwo nie polega na graniu siebie. Dlatego tak fascynująca jest możliwość zagrania roli, która się nazywa pod tytułem jest skurwysyn. No, ten mąż jest suchim synem, no i bardzo było miło go grać. No właśnie, bo szerszej publiczności jest Pan znany raczej z takich ról amantów, a w obu filmach Pani Piekosz zaprezentował się Pan nieco z innej strony. Jest Pan jej wdzięczny za tę rolę? Tak, tak, bo to jest reżyser z głową, podobnie jak Agnieszka Holland, która powiedziała, że Pan zawsze gra takich, co im się wierzy, to niech Pan u mnie w Janosiku zagra zdrajcę. Podoba mi się takie myślenie o aktorstwie. Jeszcze zapytam na koniec. Michał, wy хорошо je znacie ruski język? No dawaj, pogawaj po ruski. Pytam nie bez kozery, bo w prasie pojawiły się informacje na temat tego, że polscy reżyserzy bojkotują Pana po premierze roku 1612. Jest w tym jakieś ziarno prawdy? Nie, to jest bzdura. Czyli nie narzeka Pan na propozycję? Polscy reżyserzy są inteligentni. A wrócił Pan z teatru przed chwilą. Mógłby Pan powiedzieć kilka słów o tej sztuce? Tak, to będzie najnowsza premiera mojej firmy produkcyjnej Eugeniusza Korina, Proskene. To się nazywa Ucho Van Gogha. 4 października jest premiera w Teatrze Bajka. Jeszcze kilka słów na temat współpracy na planie. Jak się układała? Świetnie. Z Magdą, no z Magdą to jest marzenie chyba dla każdego aktora, żeby pracować z takim reżyserem. Z takim reżyserem, który ma taką wrażliwość na aktora, który jest tak mądry i utalentowany jak Magda, a poza tym tak spontanicznie wyrażający swoje uczucia i emocje. I po każdym udanym dublu jest wielki wybuch radości. No i jest to taka niezwykła motywacja do tego, żeby dalej ciężko pracować i wysilać się jeszcze bardziej. Czy taka premiera i ten film to dobry prezent na urodziny? A może Pan sobie wyobrazić lepszy? Myślę, że można by, ale ten jest niezły. No dla mnie ten jest najlepszy, dlatego, ponieważ kino to jest moja miłość i pokazanie filmu w ogóle publiczności to jest już święto. A to, że to się dzieje w moje urodziny, to ma dla mnie dodatkową moc. Jeszcze dzisiaj jest święto Aniołów Stróżów, więc to ma, myślę, jeszcze większą moc. Mam nadzieję, że za tym ślad pójdą kolejni widzowie do kin. Bardzo się cieszę. Naprawdę jest to dla mnie ogromny prezent. A jakby Pani mogła ten film polecić, tak w kilku słowach, co jest w nim najważniejszego, dlaczego warto pójść na niego do kina? Dlatego, ponieważ to jest film o tym, że człowiek musi żyć w zgodzie z sobą. To jest film o tym, że nie wolno spać. Jeżeli mamy spać, to w nocy, ale nie można przesypiać życia. A myślę, że wiele osób, wielu ludzi to życie przesypia, nawet nie mając świadomości, że to robi. I ten film jest trochę naszym takim apelem Wojtka Kuczoka, moich przyjaciół, z którymi ten film robiłam, żeby żyć troszeczkę bardziej uważnie, bardziej czujnie, trochę się bardziej przyglądać temu, co jest wokół nas, właśnie po to, żeby nie zrobić takiego błędu, gdzieś zagubienia samego siebie. Sam już nie wiem, jak to w ogóle nazwać sercem, które miażdży mi złapa sam. Moje miejsce, jego ciepło coś wygasa. Marznę ja i moja ukochana. Tam mi trwa wychodzenie z tego biegła. Skała staje się miękka, szkło od tak sobie pęka. Przykro mi, że musisz słuchać o samych problemach, lecz czy znasz świat wyzwać? Nie znasz, bo takowego nie ma. Światowe więc schemat, wciąż podsuwa ci nowy dylemat. Pozostaje